O tym, że narkotyki ukryte w zamrażalniku łatwo znaleźć i drogo za to zapłacić, przekonał się 19-letni mieszkaniec Suwałk. Policjanci w miejscu jego zamieszkania znaleźli bez trudu pokaźną porcję amfetaminy, aż 180 gramów. Prócz niej nastolatek przechowywał w domu 20-gramową porcję marihuany. Cały zapas nielegalnych środków psychoaktywnych skrywany był prócz zamrażalnika, również w komodzie stanowiącej umeblowanie salonu. Suwalczanin został zatrzymany, a następnego dnia usłyszał w suwalskiej prokuraturze rejonowej zarzuty posiadania środków odurzających oraz ich udzielania. Prokurator zawnioskował do sądu o zastosowanie wobec młodego mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu i sąd do tego wniosku się przychylił. Tak więc początek dorosłego życia upłynie młodemu człowiekowi za kratami. I może być to długi początek, bo za przestępstwa, które mu zarzucono, grozi nawet 10 lat więzienia.